Cześć, witam Was z żywca. Tak naprawdę dopiero rozpoczyna się moja rowerowa przygoda. W tym momencie startuję tutaj wzdłuż rzeki w kierunku Babiej Góry. Jeśli dobrze widzę, to tam pomiędzy tymi drzewami wyłaniają się właśnie takie leśne wzgórza. Być może to jest mój cel. To się wszystko okaże, kiedy porzucę tereny miejskie i zanurzę się w przyzywającej mnie przestrzeni. Prawdę powiedziawszy, dawno już nie czułem się tak wrednie na starcie jakiejkolwiek wyprawy jak dzisiaj. Zwykle tak się czuję, kiedy mam już zarwaną nockę za sobą i zdobyty szczyt. Dzisiaj mam to na starcie. No ale cóż, no, nie po to przebyłem tyle kilometrów, żeby płakać, żeby narzekać, marudzić. Także wsiadam na rower i ruszam. Właśnie dotarłem na granicę polsko-słowacką. Jest godzina 23. Tutejsze lasy pogrążyły się w ciemnościach. A ja mam za sobą niesamowity podjazd. Już mam go dosyć, ale widzę, że tutaj akurat jest przełęcz i za chwileczkę zacznie się zjazd. Nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy nie, bo jestem tak mokry, że pewnie zaraz przemarznę nieźle od tego zjazdu, o ile faktycznie takowy jest. Także cóż, ruszam w dalszą drogę. Pozdrowionka, cześć. Coraz bliżej celu, a mianowicie punktu, gdzie prawdopodobnie muszę zrobić pauzę, bo już mi kikut nie wyrabia po prostu. Cały się zagotował. Zresztą druga noga też na tych wszystkich podjazdach jest tak zajechana, że mam dosyć. No a do tego nie wyspałem się przecież ostatniej nocy. Właśnie płynie sobie kolejna, bo za chwileczkę jest północ. Ja już powoli wjeżdżam w tereny Babiogórskiego Parku od słowackiej strony. Tu tak naprawdę już widać las w zasięgu mojego wzroku. Tutaj jakaś wieżyczka sobie stoi, prawdopodobnie widokowa, ale mogę się mylić, bo pierwszy raz docieram w to miejsce. No i cóż, plan jest taki, żeby zrobić sobie mały reset, zdjąć protezę. Może się nawet przespać od jednej do kilku godzin i wtedy ruszyć dalej i walczyć aż do skutku. Taki jest plan. A co wyjdzie, to życie pokaże. Na razie. Cześć, witajcie w nowym dniu. Właśnie znajduję się na szlaku na Babią Górę. A jak się właśnie przemierza takie tereny, gdzie no bądź nie bądź parę miśków się szwenda? Otóż tak, tutaj mam pod ręką taki sobie odstraszacz bardzo skuteczny. Tak a propos, nocą też się przebijałem przez te lasy. Teraz akurat to już jest, że tak powiem, zupełnie inna historia, ponieważ w tym momencie ja jestem w stanie spojrzeć przed siebie i zobaczyć dystans blisko kilometra nawet na prostej. Natomiast w nocy w świetle mojej czołówki tudzież lampy mój zakres gdzieś tam kończył się w granicach 100 metrów. I to było wszystko, co mogłem przewidzieć. Co jeszcze robię, kiedy przedzieram się przez tereny występowania niedźwiedzi brunatnych? Tak jak widać tutaj na przedzie,
Mam zamontowane radyjko. No właśnie, słowackie radyjko sobie leci pięknie, niewiele zużywa energii, więc można sobie umilić czas, a jednocześnie bardzo właśnie trafnie zachować się wobec tych zwierząt, które byłyby gdzieś w pobliżu, żeby miały szansę nas usłyszeć i zejść nam z drogi. Kolejna rzecz, zobaczcie, byłem bardzo dobrze przygotowany pod względem oświetlenia, tym razem dwie petardy ze sobą zabrałem na tą wyprawę, zarówno Tiroi, co i Rifle, także światła mi z pewnością nie brakowało. Dużo z siebie dałem nocą, dlatego w pewnym momencie przy takim szałasie, nazwijmy to, zrobiłem sobie kilkugodzinną pauzę, reset, zdjąłem protezę, troszkę zjadłem, troszkę poleżałem na płasko, żeby kręgosłup też odpoczął. No i w momencie, kiedy zobaczyłem, że zaczyna świtać, wyruszyłem ponownie na szlak. No i tak też wygląda to zdobywanie. Jeszcze ładny kawałek przede mną, ale zobaczcie, jaka piękna pogoda, jakie piękne prognozy na ten dzień. Niezależnie o której dotrę tam na ten szczyt, wiem, że będę bardzo szczęśliwy. Bo im więcej z siebie dajemy, im więcej nas kosztuje realizacja naszych dążeń, tym większa później radość z tego wypływa. Także co, do zobaczenia gdzieś tam dalej. Na razie. Ależ pięknie, co? A jak gorąco się robi od słoneczka. Naprawdę. Tutaj sobie cały czas gra słowackie radyjko. A tu taka panorama na Tatry. Nigdzie mi się nie spieszy. Ja ten szczyt i tak dzisiaj zdobędę. Babia Góra po zerwanej nocy na rowerze? Czemu nie? Nie wziąłem okularów, nie spodziewałem się aż takiego słońca. No to przejedziemy się kawałek z boczami słowackiej części Babiej Góry.
co, ja nie dam rady? Ło. O, tu jest ślisko. Chyba zrobię małą pauzę na złapanie oddechu. Po zarwanej nocy jakoś ten oddech szybciej się spłyca. No cóż, taki odcinek też się trafił i też trzeba sobie z nim jakoś poradzić. A radzę sobie w ten sposób. Do przodu, hamulce, kroczek. Do przodu, hamulce, kroczek. Do przodu, hamulce i kroczek. Do przodu, hamulce i kroczek. Trochę łatwiej mi jest bez kamerki, ponieważ wtedy mam tutaj tylny hamulec. Czasami trzeba ominąć jakieś zwalone drzewo, wdrapać się na taką skarpę. Także nudno nie jest. A swoją drogą spać mi się chce. Może sobie jakąś drzemkę tutaj strzelę gdzieś po drodze. Nie no. Trzeba się ruszać, bo jestem dopiero w połowie góry pewnie. Także walczę dalej. Znowu zobaczcie, jakie piękne widoczki. Dosłownie jak w bajce. Polecam wam naprawdę wdrapać się na Babią Górę od słowackiej strony. Właśnie odpaliłem nawigację, bo coś mi nie pasowało. No i okazało się, że mój szlak jest tam, na tamtym zboczu, a ta droga zawija w tą stronę. Ale nic to. Widoki są piękne, pogoda też. A ja nawet na źródełko natrafiłem. Albo potok. I postaram się tutaj nie skąpać. A jednocześnie... O! Przedostać się na drugą stronę. I teraz tam sobie szemrze woda i muszę się do niej dostać. Ponieważ czego jak czego, ale picia muszę dzisiaj mieć nieco więcej. Zrobiło się naprawdę ciepło. Więc nie wolno tego lekceważyć. A podczas wysiłku, jakiemu się oddaję, uwierzcie mi, że wyciekają ze mnie wręcz hektolitry tej wody. Także trzeba uzupełniać. Dobra, jesteśmy na miejscu. Ładne źródełko. Takie 1,5 litra na jakiś czas mi starczy, a z tego co wiem, to wyżej będzie jeszcze źródło, więc jeszcze będę mógł uzupełnić. Tak, żeby się już nie martwić po prostu, że mi nagle zabraknie. Dobra, widzę, że przydałyby mi się dwie ręce, żeby ogarnąć tą butelkę. Także cóż, pozdrowienia ze zboczy Babiej Góry, już bliżej niż dalej.
No to ja już jestem. Jeszcze pozostał tylko rower. Przydałby się drugi kijek do podpierania, zaraz coś wymyślę. Jakie to proste, co nie? To się nazywają dopiero przepaście. Kolejny odcinek za mną. Spać już mi się nie chce po pokonaniu go. Oczy mi się zamykają, ale ogólnie daję radę. O, jeszcze kawałeczek do szczytu. Jaka droga jest, każdy widzi. Nie trzeba komentować. Za to trzeba koniecznie uważać, jak się stawia stopy, żeby sobie z kostki nie zwichnąć. No ja mam to szczęście, że lewej na pewno nie zwichnę, więc tylko na prawą muszę uważać. Czy wy widzicie moją trasę? Tak się właśnie zastanawiam, czy się rozpędzać może tutaj na tym ostatnim odcinku, czy może tak spokojnie podjeżdżać po tym. Nie, jest grubo. Tutaj tak naprawdę nie ma sensu. Mógłbym walczyć tam odcinkami, jechać, ale nie ma najmniejszego sensu wytracać resztek energii na taką walkę. Lepiej sobie spacerkiem przeprowadzić spokojnie ten rower i podelektować się tym wszystkim, co mnie tu otacza. Naprawdę jest tu niesamowicie. Właśnie tutaj gdzieś w tym szczytowym odcinku żyje sobie znany z Babiej Góry niedźwiedź. Gdzieś właśnie tutaj na tych zboczach musi mieć swój dom. Widziany był już nieraz, nawet podczas zimy po śladach, że tak powiem, został wytropiony i on cały czas tutaj powraca, więc no fajnie by było, gdybym jeszcze Miśka spotkał na drodze. Naprawdę bym się ucieszył. To chyba byłby taka wisienka na torcie całej tej wyprawy. Oczywiście na dystans, bo nie wolno sobie żartować z tego typu zwierząt. One są jednak w pewnym zakresie nieprzewidywalne, gdybyśmy je zaskoczyli, gdyby się nas wystraszyły i tak dalej. Także tutaj mówię o takich relacjach, że on by sobie tam gdzieś na przykład na górze
stał i mi się przyglądał na dystans, a ja jemu na dystans z dołu i na tym koniec. Dobrze, ruszam dalej, póki jeszcze nie śpię. Bye bye. 3 kilometry do celu. Sporo musiałem się cofnąć, bo okazało się, że zapętliłem się w ścieżce bez wyjścia. Odjeżdżam. A za chwilę tutaj, do góry. Zgon, nie wiem do której potęgi, ale za to zobaczcie, jakie widoki. Cały Tatr jak na dłoni. Dosłownie. Przed chwilą coś naprawdę wielkiego. Tu w tym lasku się spłoszyło. Widziałem dosłownie tylko taki wielki gabaryt tyłu gdzieś tam już za krzakami, także widziałem, że to jest coś naprawdę dużego. Ale co to jest, co to było, nie wiem. Być może jeleń, bo słychać było taki tętent o zbocze, o skały. Miśki mają raczej miękkie łapy, w sensie poduchy. Tak mi się zdaje. Tam jest Orawskie jezioro. No i cały Tatr w tle. Mógłbym tu zostać na noc. No dobra, bo ja już się wieszam. Ruszam dalej. To naprawdę nie są żarty. Urwał mi się szlak. Po prostu są poprzewracane drzewa. Zupełnie zarośnięty szlaka. A miałem już tylko 2 kilometry do szczytu. W tym momencie schodzę na dziko zboczem, bo przecież nie będę się cofał tyle kilometrów. Schodzę, aż dojdę do jakiejś drogi. Masakra. Po prostu w najśmielszych w perspektywach tego nie przewidziałem. Nie wiem, jakim cudem, ale powoli schodzę, chociaż kilka już niebezpiecznych sytuacji miałem, gdzie mi się albo proteza zaplątała, albo rower chciał polecieć. W końcu zejdę do jakiejś drogi. Masakra, zobaczcie. I widać, że tutaj nie tylko ja trafiłem na ten urywający się szlak, ponieważ tam na nieszczęście w
ktoś w taki sposób zostawił ślad po sobie, a mianowicie butelki leżały właśnie tutaj na dziko, tak w lesie, tędy co i ja schodzę w tym momencie. Tylko że tutaj schodząc na dziko, to tak naprawdę nawet nie wiadomo, którędy schodzić, którędy ktoś schodził, którędy jest wystarczająco bezpiecznie, żeby sobie karku nie skręcić. Dobra, ruszam dalej. Nie mam siły, mogę usnąć w każdej chwili. Nie wiem, gdzie jestem. Tam widzę prześwit. Tam muszę się wrócić. Niestety nawigacja mnie zgubiła w koniu. A jednak odnalazłem w sobie jeszcze siłę i z buczami przez przewrócone drzewa przeciągałem, po prostu przenosiłem ten rower tak długo, aż wyszedłem na skraj lasu. Później jeszcze z boczem odnalazłem jedną z dróg. No i zjeżdżam w tym momencie już na dół. Nie mam siły na nic. Ja już byłem przekonany, że ja tam się przewrócę i usnę. Także jest naprawdę nieźle. Przygoda, którą zapamiętam. Mam nauczkę, że nawet jeśli szlak się urywa, nawet jeśli są poprzewracane na niego drzewa, żeby absolutnie nie schodzić ze szlaku, bo można mieć problemy, żeby ponownie na niego wrócić. Człowiek uczy się całe życie. Cześć. Jak wam się podoba moja miejscówka? Leżę sobie na takiej półce, można by rzec. Zaraz spróbuję się tutaj podnieść. O. Tu mamy taką półeczkę. Ogólnie wiatra. Znajduje się w tej chwili mniej niż pół kilometra od granicy polsko-słowackiej. No i właśnie przy granicy wybudowano taką góralską chatę, czy raczej wiatę. Gdzieś tam ma już swoje lata, widać po tych szczelinach. Ale z mojej strony na szczęście nie jest tak źle, więc nawet gdyby deszcz popadał, myślę, że by mnie oszczędziło. Rower przypięty. Tutaj jest proteza tuż przy samej głowie. Tu miałem coś podłożone pod głowę. Pod ręką latarka. Tu akurat też powerbank położyłem, którym ładowałem rozładowany już telefon. No tu się suszą spodenki kolarskie i bielizna, które były totalnie mokre, wręcz odciekające od potu po wczorajszych wyzwaniach. No i pod ręką akurat tak się miło złożyło bidon, bo tyle co ja się wczoraj wypociłem, to dosłownie do połowy nocy, pomimo braku picia
jakiegokolwiek alkoholu w ostatnich dniach. Miałem takie suszenie dosłownie, takiego kaca, jakbym, nie wiem, jakbym od miesiąca nic nie pił, żadnych płynów. Także, no tak wygląda finał przygody z Babią Górą w tle. Zerwał się nocą niezły wiatr. Także bardzo dobrze, że sobie obrałem tą wiatę za nocleg, ponieważ nieźle by mnie przewiało z tego, co słyszałem tutaj, jak szalał. Jeszcze troszkę go gdzieś tam ten szum słychać w koronach drzew, natomiast o tej porze mam wrażenie, że on już osłabł. Inna rzecz, że ja się znajduję nadal dosyć wysoko, ponieważ jest to taka przełęcz graniczna. A w tej chwili, kiedy zejdę do tej drogi, pozostanie mi około 30 km, no trzeba powiedzieć, praktycznie cały czas zjazdu. No tam z przerwami, tam odrobinkę się zrobi płasko, znów zjazd, znów odrobinkę płasko. Zasadniczo tego płasko to będzie bardzo niewiele. Tak to cały czas w dół będę zjeżdżał, ponieważ jechałem tą samą trasą w tym kierunku i wiem, ile było pod górę. No, piękne niebo się robi, zobaczcie. Wschód słońca. A ja cóż, muszę coś zjeść, muszę sobie kawki gorącej się napić, żeby się rozkręcić na dzień dobry, bo było w nocy dosyć chłodno, pomimo tego, że mam fajny śpiwu i ubrałem się też stosownie, ale był taki moment, że mnie zaczęło telepać od tego wiatru, który tu zawiewał. Nie chcę wiedzieć, co by było, gdybym spał w namiocie i zawiewałoby ze wszystkich stron. O, jeszcze odrobinkę widać i słychać ten wiatr. Także ruszam się, ponieważ za 6.57 jest, 7 licząc. Za nieco ponad 2 godziny mam pociąg, a muszę jeszcze przejechać 30 km. Przez ten czas, gdzie jestem dzisiaj cały obolały, poobcierany i nie wiem co jeszcze po tym, co przeżyłem wczoraj. Także koniec przygody. Na razie. Do kolejnych perypetii na szlaku.